Witam ja wszystkich po Dobrodziejsko oczywiście w pierwszym nowym oficjalnym na Dobrodziejskim kanale przez niejednego z was, tak jakoś podejrzewam, wyczekiwanym odcinku serii gry Scrap Mechanic. Gry, którą, no powiem szczerze, byłem bardzo taki pesymistycznie nastawiony do niej i nawet nie chciałem jakoś chętnie nawet na nią spojrzeć, ale po waszych częstych namowach, wiadomościach na stronie facebookowej, bo to najczęściej dostawiam wiadomości na stronie facebookowej, którą notabene, jeśli nie jesteś jeszcze na stronie facebookowej Dobrodziejskiej, to link macie w opisie, zapraszam do polubienia i wysyłania wiadomości, bo tam najczęściej jakieś takie konwersacje z widzami prowadzę, jeśli oczywiście czas i możliwości pozwalają, ale nieważne. Nieważne, bo odchodzimy od tematu Scrap Mechanic. Gra budowlana, gra taka sandboxowa, otwarta, jeszcze w Early Access, także jeszcze wiele rzeczy zostanie dodanych do tej gry. A wiecie, że ja mam słabość do takich gier, które są jeszcze w rozwoju, bo czuję, że gry rozwijają się razem z naszym kanałem, tak jak nasz kanał rośnie i mam nadzieję, że w przyszłości też, jeśli kanał będzie się rozwijał, będą lepszej jakości materiały, bo oczywiście no FPS-ów jest mało i różnych innych takich rzeczy, no można by lepiej zrobić, ale wszystko w przyszłości i z czasem, tak samo jak Scrap Mechanic, a my zaczynamy nową grę w trybie kreatywnym. Będzie to taki pierwszy odcinek, tutaj nazwiemy ten odcinek Dobrodziej Land. Bo właśnie Disney miał swój land, to myślę, że Dobrodziej też może mieć swój land, dlatego też tym się zajmiemy. Tak może być, tak, czemu by nie. Private nie ma w ogóle potrzeby, tam nie będziemy patrzeć na opcje, bo nie ma po co, ładuje nam się gra. A w międzyczasie chciałem tylko powiedzieć, że tutaj jeśli w tym momencie się spodziewałeś, bo grałem dosłownie przez półtorej godziny po zakupie tej gry, żeby tylko zobaczyć jak to wszystko działa, bo rzeczywiście gra oferuje multum możliwości na budowę, na jakieś takie, no na zabawę. Jest jeszcze tryb multiplayer i na pewno tutaj będą wpadać ludzie do Dobrodziej Landu, bawić się razem z Dobrodziejem i myślę, że całkiem fajne takie rzeczy będą powstawać. Oczywiście to sobie podarujemy, nie jest to nam potrzebne, żeby czytać jakiś tam samouczek czy coś w tym stylu. Zmienimy sobie tylko widok na trzecią osobę, bo wydaje mi się, że taki jest bardziej popularny na YouTubach, lepiej się ogląda wam. I gramy takim, proszę tutaj, takim trochę grubaśnym skrzatem, krasnalem, nie wiem jak to nazwać, taki trochę przypomina takiego krasnala ogrodowego. I tym krasnalem na razie może pójdźmy sobie, znajdźmy jakieś takie miejsce, gdzie można by wybudować pierwsze coś wybudujemy, nie wiem co tu jeszcze będzie. Podejrzewam, że z racji, że będziemy projektować Dobrodziej Land, czyli krainę pełną zabaw, budynków i takich no nowinek technicznych, po prostu coś co będzie taką innowacją w świecie Scrap Mechanica, mam nadzieję nie tylko na polskim, ale ogólnie na światowym YouTubie, ale tutaj se postawiłem teraz wysoko poprzeczkę. Ale w pierwszym odcinku, jak już mówiłem, ja nie grałem dużo, bo chcę się razem z wami, żeby ta podróż była zarejestrowana, jak ja się uczę budować, jak te pierwsze budowle na pewno będą takie dosyć prymitywne i jak tylko po prostu się nauczymy, tak jak to było w The Forest, zapewne wielu z was, którzy oglądają w tej chwili ten odcinek, na pewno też śledzili serię z The Forest, która jest na Dobrodziejskim kanale i widzieliście, że od pierwszego odcinka do tam 100 któregoś odcinka, na którym w tej chwili jesteśmy, naprawdę zmieniło się wszystko. Wszystko się zmieniło od sposobu, w jaki ja byłem w stanie prowadzić tą serię i w jaki sposób teraz prowadzę. Jak samo będzie ze Scrap Mechanikiem, że to nie jest tak, o najpierw się naucz, później zacznij grać. Tylko nie, my się razem w tą podróż udamy, gdzie nauczymy się grać. Dlatego też, może przejdźmy tutaj. Pograłem już trochę i myślę, że na dobry początek zbudujemy sobie pojazd, bo pojazd będzie potrzebny do tego, aby poszukać po prostu tej idealnej miejscówki na rozpoczęcie, na serce Dobrodziej Irlandu. Jak już będziemy mieli pojazd, to będziemy mogli się przejechać po krainie, zobaczyć jak mapa wygląda, bo ja też do końca nie wiem jak duża jest mapa, co na niej jest i co na niej możemy znaleźć. Dlatego też czym prędzej zajmiemy się budowaniem i przede wszystkim to potrzebujemy, co my potrzebujemy, dźwig potrzebujemy, który już mamy tutaj na pasku zadań. Postawimy sobie, o tutaj, nie wiem co tam jest w oddali, jakieś silosy, w ogóle nie wiem, no kraina jest taka, no nie chcę wypowiadać tego słowa, ale to powiem, no minecraftowa trochę i te klocki i to wszystko jest takie minecraftowe, kolorowe, cukierkowie, och, ach, aż normalnie mi się odbiło z tej słodyczy, ale trudno. Pojazd będzie taki, że, tak, dobrze. Co my potrzebujemy? Tutaj mamy metalowe, tak, myślę, że metalowe podwozie jak najbardziej jest na propsie. Więc tak. Na ile, na jaką długość to potrzebujemy przede wszystkim? Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
Oj, przegiąłem, czekaj. 3, 4, 5. Wow. Czekaj, spokojnie. Czyli to ma 5 teraz, tak? Dobrze liczę? 3, 4, 5, tak. Czyli jakbym tutaj dodał 5, to wtedy będzie 10 szerokości, co by było takie całkiem... całkiem znośne. Ja 3, 4, 5. 5, 5. Jeszcze policzmy jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. Taka będzie szerokość naszego pojazdu. Obniżmy to sobie trochę. Tutaj o, widzę, że tak średnio mi to wyszło z tej strony budowanie. A długość... No właśnie, długość też by musiała być takie symetryczne liczby, bo tutaj fizyka w tej grze jest niesamowicie rozwinięta. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tak, jeszcze z 2. Dobrze. Oczywiście pierwsze odcinki i pewnie no pierwsze kilkadziesiąt odcinków, bo ja tak mam, że nawet Forestę już mam 300 godzin przegrane, a skupiam się po prostu jak ktoś siedzący na toalecie, cisnący po prostu kloca, jak buduje cokolwiek. Ale jest spoko, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, tu jest 10, tu jest 10. Ja bym trochę dłuższy tutaj zrobił jednak ten tułów, bo 2. 3, 4, 5, chyba jest teraz, ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ja nie umiem liczyć. Nie umiem liczyć. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, czyli no dobrze, dobrze. 9, 9 to będzie tak w połowie. No dobra, dobra liczba, podoba mi się. Taki właśnie będzie metalowy, ciężki pojazd to będzie, aczkolwiek będzie przystosowany do jazdy terenowej. Teraz tak, co ja bym chciał zrobić, to przede wszystkim jeśli tu jest... Dobrze, czyli raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. W ten sposób i tutaj też musimy domocować, oczywiście tutaj będą takie odchodzić, chociaż zaraz pomyślmy jak to może być zrobione. Nie, dobrze, zrobimy takie łazika, to będzie się nazywał Dobrodziej One, ten łazik i ten właśnie łazik podwyższmy jeszcze to trochę. Boże, jak to stoi, no niby fizyka dobra w tej grze, ale jakim cudem to stoi, takie ciężkie metalowe na tym dźwigu, który jest na samym brzegu, to ja nie wiem. Obniżmy jeszcze, dobrze. Dobra, czyli jeszcze tutaj, dodamy bloczek. No gra jest naprawdę fajna, a jeszcze będzie się bardzo rozwijać i tak jak obserwowałem od pierwszego czasu, czyli mniej więcej, no chyba w styczniu wyszła gra, od lutego zacząłem dostawać wiadomości, żeby to nagrać, jest to, że no twórcy nie zapominają o tej grze, rozwijają ją, wprowadzają nowe rzeczy, a nie tylko jakieś takie poprawkowe duperele, więc myślę, że jeszcze, no że gra ma potencję ma taką prawie jak ja ma potencję, także jest dobrze, zrobimy tutaj... Op, skoczmy sobie. Dobrze. Ile tu bloczków dałem? Raz, dwa, trzy. A zróbmy na cztery. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. To sobie możemy przerzucić. Nie wiem, czemu to tak robię. Jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tego. 4, 4. Jeszcze tutaj 4, dobra. Jest elegancko. Tak to wygląda. Teraz tak, dodajemy tutaj jeszcze dwa bloczki. I tutaj. Dobrze. Można. To będzie po prostu łazik, taki, myślcie właśnie Mars Rover, coś takiego, jakaś taka machina do podróży przez obce krainy, do zwiedzania, pobierania próbek, sprawdzania, czy jest to odpowiednie miejsce na postawienie tego fantastycznego miejsca, jakim jest plac rozrywki Dobrodziej Land. Tylko że teraz, czy ja to chcę dalej z bloków robić, czy... tak. No ciekawe.
Tutaj nie chcemy tego zamontować, bo to się będzie wyginać, więc zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze w zanadrzu. Mamy w zanadrzu takie kopytka bodajże. I think so we have kopytka. Large? Nie, nie chcę large. Ja chcę taki. O, przyniesiemy sobie to tutaj, o, tutaj. O, takie właśnie tutaj. Cyk, cyk, cyk. Tutaj też, pięknie. Ładnie, ładnie. Także będzie takie zawieszenie, wiecie o co chodzi. Że te takie raszki czy inne takie, co mu wystają, to właśnie do zawieszenia wszystko jest konstrukcja. Bo jednak to jest ciężki metalowy pojazd, więc zawieszenie to będzie bardzo, ale to bardzo ważne. Tak, zobaczmy, gdzie to jest to zawieszenie. O, tutaj. Offroad, tak, o to nam chodzi, żeby było offroad suspension jak najbardziej. Sadźmy sobie jako jedynkę tutaj. No dobrze, spróbujmy. Uczymy się, także zobaczymy. O właśnie, czekaj, jakbyśmy tutaj to dali. To dali. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście cztery koła muszą być na pojeździe, to bardzo ważne. Dobra, i teraz weź nogo trochę. Dobra. Elegancko. Teraz, moi drodzy, musimy to jeszcze trochę przedłużyć, bo wy nie wiecie, co ja planuję jako sekretną broń w tym. Weź to jeszcze. O, właśnie tak. Tak, takie coś. No jest nieźle, jest nieźle. Jeszcze trochę, jeszcze tutaj trochę. Dobrze, niczego sobie. Pojazd. Wysokość jest chyba dobra, wydaje mi się, ale żeby to sprawdzić, musimy jeszcze tutaj dodać. Teraz tak, żeby to było dobrze, dobrze rozparcelowane. Czekaj, ile tam mieliśmy? 16 długość? 18 długość chyba. Więc raz, 3, 4, 5. No gdzieś tutaj podejrzewam, jakbyśmy tutaj to wybudowali. To jest nasz tajna broń. Zobaczycie jak to będzie wyglądać. Jeszcze trochę, pani majster, trochę do góry. Dziękuję, dobra. A, co ja robię? Dobrze. Już prawie. Ach, te bloczki, normalnie Minecraft. Do tego doszedł dobrodziejski kanał, tego chcieliście. Minecrafta gramy normalnie. Dobra, jest okej. Teraz musimy dodać. O, właśnie, więcej mocy, dajcie mi przeciwnika. Można, po prostu będzie dawać takie umf do tego naszego pojazdu. Mimo że oczywiście silnik będzie tutaj jak najbardziej, to jeszcze będzie właśnie zbudowany tego taki odrzutowy silnik, który będzie napędzał nasz dobrodziejski pojazd. Kurde, kopytka, gdzie one były? Ja jeszcze cały czas, no to nawet w foreście nie jestem w stanie ogarnąć tej książeczki, która tam jest, ale no trochę to będzie zajmować, żebym ja szybko wszystko znajdował, żeby to było takie szybciochę, takie szybciasne. Dobra, to sobie możemy zamienić, kopytko, elegancko, tutaj. Obróć. Halo. O, właśnie tak. Dobrze. Obróć. No nie, źle. Usuńmy to. Dobrze, idealnie, świetnie, wręcz bym powiedział. Teraz musimy zamontować takie pierdołki, uszczelki, które zajęło mi trochę czasu, żeby to wykombinować, żeby kółka nam się kręciły, bo wiadomo, że uszczelki są ważne, bo bez uszczelek się kółka nie kręcą. I oczywiście tutaj takie małe koła nam gra daje, ale nie jestem zainteresowany małymi kołami, tylko ja chcę takie duże koła, bo o to chodzi, że to ma być taki łazik. O, właśnie, tak jest. Dobrze. Znaczy, jestem ciekaw, jak stabilne to będzie. Myślę, że będzie spoko.
i na wysokości, i to wszystko niby tutaj jest ok. Mam nadzieję, że nie będzie haczyć, jak, bo jak to osiądzie teraz. Uj! Oj, ciężko, widzicie, ciężkie to jest, ciężkie. Boję się, że to będzie haczyć właśnie tą turbiną, jak będzie jeździć po terenie. No, ale zobaczymy, zobaczymy to się, uczymy się na błędach. Wsadźmy to z powrotem na dźwig, jak to się zrobiło? A. Cyk. Cyk. Można? Można. Tak, teraz. Do góry lekko, panie. Dobra, to zostało uniesione. Co teraz musimy zrobić? Musimy zamontować przede wszystkim silniki. Więc... Silnik. Czy to jest silnik taki, jaki my chcemy? Bo ja chcę spalinowy, gas engine. Tak, to musi być to. Hopla. Tak, silnik będzie na samym tyle. To będzie taki właśnie napęd na tylni ten. A może nawet dwa silniki? Tak jest, dwa silniki, więcej mocy! Dobrze. I teraz tak, to bym chciał sobie obudować, żeby tego silnika tak za bardzo nie było widać. To my to sobie obudujemy. Dobrze, dobrze. Tylko z tyłu będzie po prostu, żeby ten, to też, to jest dźwiękoszczelne po prostu, ja nie chcę, żeby mi silniki jakoś ryczały do uszu, jak ja tutaj się staram prowadzić, tak? Bo zaraz tutaj też sobie wybudujemy. Oj. No, co jest? Dobrze, wspaniale, wspaniale. No powiem wam, że ma gra w sobie urok, bo jestem, że tak powiem, urzeczony tym, że tu będzie oczywiście nasze siedzisko. Teraz tak. No to będzie musiało być szersze. Jeszcze dodać tutaj jeden. Ten. No nie, tego nie chciałem tam dodać, ale trudno. Możemy to usunąć? Dobrze. 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 Teraz ile zajmuje siedzenie? Powiedzcie mi. No jest duże, kurde. Trzeba by to... Czaj. Obróć. No i niestety, o nie. Nie, jest spoko, dobra. Nie, nie jest spoko. Weź to mnie. Dobra. Jeszcze tutaj trzeba dobudować nasze bloczki, bo... Dobrze? Bardzo dobrze. No jest okej, podoba mi się. Taki po prostu lowrider. Silniki są. Na razie silników nie będę zabudowywać. A jeszcze co musieli takie trochę tutaj dopieśćmy trochę. Ale... A, bo nie jest na dźwigu. Myślałem, że już mam te flaki w oponach. Mówię, nie, za ciężkie to zrobiłem, nie pojedzie nigdzie. Teraz tak, musimy przede wszystkim postawić też chyba do tego silnika rakietowego, żeby wybierać sobie, kiedy my chcemy włączyć to odrzutowe, jaki ten dopalacz, takie nitro po prostu, żeby to było tutaj, dobrze? Cyk, cyk, cyk. Jakbyśmy... Wskocz sobie tutaj, przyjacielu. No. Tylko nie spadnij. I, prawda, przycisk taki... O. Dobrze, czyli to jest postawione. To będzie do silnika. Koła, wiadomo, będą do tego. Co by jeszcze? Jeszcze światło muszą być. No ten przód jest taki jakiś nieprzyjemny. Musimy jakiś taki zderzak tutaj dorobić, żeby to miało ręce i nogi. Concrete, metal. Zderzak z drewna chyba możemy zrobić, bo tu zawsze można przemalować. A nie chcę, żeby za ciężki był z przodu, bo jeśli zrobimy tutaj taki zderzak, to wtedy... No. No, widzicie o co chodzi, widzicie, no. O, jakaś taka muzyczka wjechała. To chyba znaczy, że dobrze buduje. Chyba gra nam próbuje to powiedzieć, że dobrze buduje, dobrze. Znaczy nie, no ja wiem, że to jest ta pierwsza konstrukcja, jest taka dosyć prymitywna, ale, aczkolwiek, to jest dopiero początek serii i mam to całkiem nieźle obmyślone w swojej głowie, co ja chcę zrobić, jak wykorzystać potencjał tej gry. Dlatego też, jak najbardziej, gdzie są tu światło do samochodu? Światło, but, po co mi to? Nie, tego nie chcę. To może nawet użyjemy. Włóżmy sobie tutaj rzeczy, które może użyję jeszcze do upiększenia naszego pojazdu.
Jeśli nam się to uda, oczywiście. O, światła, proszę bardzo, światła. Klakson. Klakson, co jeszcze? Sensor, nie, tego jestem za głupi, żeby tego używać jeszcze. Staircase wedge, zobaczmy jak to wygląda. Zaraz zobaczymy, najpierw tak. To bym chciał przede wszystkim dodać tutaj. O. Ach, takie kable, po prostu jest moc. Od której strony ja to dodałem, jeszcze mi powiedzcie. A od tędy jechałem, dobra, nieważne. Tutaj to by trzeba lekko przesunąć. Czyli tak, raz, dwa, trzy. To usuńmy, dobrze. Elegancko. Na razie nie będę się w malowanie bawił, aczkolwiek na pewno do tego dojdziemy. Teraz tak, pyk, pyk. Pyk, pyk. Klakson. Hop. Ale skoczny ten nasz krasnal, ale nie powiem. Klakson jest. Dobrze. Jeszcze zobaczmy. A, takie buty. Można, można. Ależ piękny. Piękny po prostu przód naszego auta. Jeszcze chyba dodamy mu lampy tutaj takie, że po prostu w nocy jak będziemy jeździć, mimo że tutaj chyba nocy nie ma, chyba. Na tył też damy światła, czemu by nie? Szkoda, że nie można takich migaczy mu dodać, nie? Tak, dobrze. Już zaczyna to całkiem nieźle wyglądać. Dobra, teraz najciekawsza rzecz, którą jeszcze tak nie do końca rozumiem, to jest właśnie to łączenie tych wszystkich pierdółek. Czemu? O, właśnie, o to mi chodzi. Tak, najpierw musimy silnik odrzutowy połączyć z tym. I to jest ok, tak? O, i klaksony też połączyć z tym. To wszystko będzie właśnie na tym zrobione. No bearings connected. Aha. Nie wiem, tutaj jakąś moc, coś tam pierdoły. Ale ja nie chcę, żeby... Czyli to pewnie... To pewnie by trzeba zrobić oddzielnie, podejrzewam. Bo inaczej za każdym razem jak będziemy włączać klakson, to będzie się też odrzutowiec włączać. Także A, dobra, udało się odłączyć to. No mamy to zrobione, jest ok, tylko nie wiem jak to zrobić. Czy ja muszę oddzielny robić ten, oddzielny przesmyk robić z tym, żeby to tutaj działało? Czy ja muszę to podłączyć jeszcze? Czy to podłączyć? O, coś tu się dzieje teraz. A, dobra, tu mamy jedynkę. Czy dwa oddzielne muszę mieć? Chyba dwa oddzielne muszę mieć, tak mi się wydaje. No dobra. Spróbujmy dwa oddzielne, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zapewne dla was, którzy już grają dużo w Scrum Mechanica, już pewnie znacie odpowiedź bez problemu. I pewnie teraz trzymacie się za głowę, że co ty robisz, nie można tego tak robić, ja łopię. Dwa. Teraz czy to się połączy, o to jest pytanie. Nie wiem czy to musi być drugi ten tranzystor, czy... Zaraz zobaczymy. Zaraz będziemy patrzeć o co tu chodzi. Dobra, i teraz musimy jeszcze... to się musi kręcić... Tak musi się kręcić, żeby kółka działały. Też tak się musi kręcić, dobra. Czy one mogą być ze sobą połączone? Nie mogą być ze sobą połączone. Będą dwa silniki, każdy silnik będzie koło zasilać normalnie moc.
Niesamowita moc. I teraz jeszcze jakbyśmy... maleńka. Czuję tą moc. Będzie dobrze. Trochę oczywiście. Zróbmy na czwartą kreskę, bez szaleństwa. Ups, to już mam połączone, przepraszam. I znowu na czwartą kreskę, żeby była równo moc, żeby nam nie schodziło to. No dobra. Ty, ale wiecie, o czym ja nie pomyślałem? O tym, że te koła mają skręcać. Bo jak my będziemy skręcać? Oto jest pytanie. Czyli koła by musiały skręcać tak. No dobra. No dobra, dobra, czyli musielibyśmy dodać jeszcze tutaj jedną uszczelkę bodajże. Dlatego też. Ale tylko przednie, nie na przedzie potrzebne. No bo co, tylnie koła przecież nie muszą skręcać. Więc zróbmy czym prędzej to. Tak. Tak. Co ja mam z tym zrobić teraz? Jak to już odpadło, to już nic z tym nie zrobię chyba, nie? Usunę po prostu. Usunę i będę udawał, że nic się nie stało. Także, no widzicie, no trzeba myśleć o wszystkim. Podczas budowy dla niedoświadczonego gracza to może być dużo do ogarnięcia, aczkolwiek myślę, że z czasem będziemy to robić automatycznie i właśnie w tym kierunku bym chciał, żeby ta seria poszła, że w przyszłości będziemy robić jakieś challenge budownicze, rywalizacje na multiplayer też, że będę zapraszał różnych ludzi, żeby różne takie, no, no konkursy się odbywały. Będzie zacnie, ja w to wierzę. A tym, tu jest kopytko. Dawaj to kopytko. Nie wiem, czemu nazywam to kopytko, ale no wydaje mi się, że to jest kopytko. Dobrze. Dobrze. Jeszcze tutaj uszczelkę. Pyk. Pyk, duże koło. Raz. I dwa. Opuść to. I teraz tak, musimy połączyć po raz kolejny to koło z tym. Nie, źle to, obróć to. Tak, tak ma się kręcić, dobra, elegancko. Teraz to połącz z tym. To się dobrze kręci, dobrze. I teraz tu? Tak, tak, dobrze. Kurde, ale jestem mądry jednak. Co jest? Nie wiem, czy to dobrze jest to sterowanie. Cześć, usiądźmy sobie. A, czyli tutaj jest stałe, jak wciśnę jedynkę, to wtedy dopalacze działają jak najbardziej. Jak z tego wyjść? No i zmieńmy tutaj tylko... O, taki bardziej męski, nie? Musi być respekt na dzielni. Taki trochę jak bąk z dupy brzmi, ale... Spoko, podoba mi się. Podoba mi się. Tylko no nie wiem, czy to skręca, to jest najgorsze. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Oj. Nie no, usiadł. Jest odrobinę nad poziomem morza. Nad poziomem morza, znaczy nad poziomem ziemi. No, jest niestety odwrotnie. Musimy odwrócić te. O, tak. I tak, teraz chyba będzie ok. O, teraz jest dobrze. Dopalacze! O, na dopalaczu nawet spoko. Nie no, jest spoko. Stabilnie w miarę nawet. No, jakoś tam pruje. Co, no muszę z dopalaczem jeździć, bo nie daje rady po prostu te silniki. Aczkolwiek jakbyśmy zwiększyli moc silników do nawet, powiedzmy, prawie maksimum. Ło! Ale teraz rwie, szalony. Tutaj włączmy. No teraz to się rozumie. Przez pole kukurydzy.
Nawet stabilnie. No trochę go znosi, dobra, trochę go znosi. Wsteczny, działa. O Jezus, co tu się dzieje? No jest problem z tym podjeżdżaniem pod górkę inne takie, ale... I FPS-y nam strasznie spadają z tego co widzę, jak tu się poruszam. No FPS-y szaleją po prostu, jest od 30 do 19 do innych takich. Ło. They see me rolling, they hating, du-du-du-du-du. Ale normalnie czarny wózik żeśmy zrobili. Ej, dopalacze. Na takich tych, na dopalaczach nawet on tak sunie. No już tutaj już nie daje, musimy trochę mocy z silników dać. O Jezus! Dobra, jest spoko, podoba mi się. Proszę Państwa, prezentuję pierwszy prototyp łazika dobrodziej One. Wyłącz te dopalacze. Bardzo czarny samochód, jak widać. They see me rolling, they hating. In the sound of the police. Dobrze, za dużo zabawy. Tak to wygląda, no budowanie skrawa mechaniku. No ja wiem, że jest 1500 miliard 900 opcji rzeczy, które mógłbym zrobić inaczej, ale to jest właśnie piękno tej gry, że no tutaj rób ta co chce ta. Jest plan na tą serię, na pewno będziemy budować dobrodzielan. W przyszłym odcinku znajdziemy jakąś miejscówkę, przejedziemy się naszym łazikiem, może jakieś ulepszenia w międzyczasie pomiędzy odcinkami nagram. I tutaj pozdrawiam Przemson. Tak, nagrywam Przemson, pozdrawiam. I no cóż mogę powiedzieć, że zobaczymy się w odcinku kolejnym. Czekam z niecierpliwością na wasze komentarze, na wasze co myślicie o tym, o tej serii. Jeśli się podoba, łapka w górę, jeśli się nie podoba, to łapka w dół, no bądźmy szczerzy ze sobą, tak? Na tym to polega, że trzeba być szczerym ze sobą. I po prostu będziemy budować, będzie też multiplayer, na pewno będą ludzie zapraszeni, bo mam w głowie kilka takich rzeczy, które myślę, że na multiplayer zadziałałyby po prostu jak cud, miód, malina, kraina, mlekiem i miodem płynąca. Na razie cześć, żegnam się z wami po dobrodziejsku. I zobaczymy się już wkrótce w Scrap Mechaniku lub w innej serii na dobrodziejskim kanale. Na razie, cześć, elo!